Siemaneczko widzowie, wracam po kilkudniowej przerwie do Was tutaj na YouTube, a dzisiaj sobie porozmawiamy na spokojnie o F1 2021, bo jeszcze nie zamieniłem z Wami słowa na temat tej nowej gry. No i co, zapraszam Was serdecznie do oglądania. Jesteśmy na Silverstone, pięciookrążeniowy wyścig z botami ustawionymi na 110% poziomu trudności. No nie będzie łatwo, ale chcę się przekonać, czy jestem w stanie tutaj walczyć z nimi, czy jestem w stanie wygrać wyścig. Jak widzicie, start mieliśmy normalny, bez rewelacji. Nie ma tak chyba już jak w 20, że te starty mieliśmy o wiele lepsze niż boty. Teraz te starty są bardziej wyrównane względem botów. Na szczęście obroniliśmy pozycję na rzecz Gasly'ego, który próbował mnie tam po zewnętrznie wyprzedzać. No i teraz jedziemy za trójką kierowców najszybszych w tej grze, czyli Verstappen, Bottas oraz Perez. No jak wiemy, Mercedes i Red Bull to jest inna liga w porównaniu do innych bolidów. Mercedes prawdopodobnie najszybszy bolid w stawce, najszybszy bolid w grze F1 2021, ale nieznacznie tutaj mi się wydaje niż Red Bull. No i teraz będę próbował trzymać się za tymi kierowcami. Przejeżdżamy przez Kops, bardzo techniczny zakręt w nowej grze. Bardzo łatwo stracić kontrolę tyłu na wejściu oraz stracić kontrolę na wyjściu, jak najeżdżamy na tarkę, oraz tutaj też w Maggot's Becket, więc w grze F1 2021 no tutaj duża różnica jest, jeśli chodzi o fizykę jazdy, o to jak właśnie najeżdżamy na tarki. No jest kompletnie inaczej, trzeba uważać jak się najeżdża na tarki, one są bardziej nierówne, utrata przyczepności może nastąpić nagła, może nagle po prostu możemy nagle stracić kontrolę nad tyłem, więc no trzeba się pilnować, trzeba mieć oczy dookoła głowy. No i jak widzicie, Verstappen z Bottasem tutaj walczą, więc boty tutaj pokazują nam jak się powinno walczyć. Bottas tutaj wchodzi na wewnętrzną i w bardzo szybkim zakręcie tam stracił lekko kontrolę, na szczęście utrzymał bolid na torze. No i boty naprawdę tutaj fajnie walczą. Zostawił miejsce Verstappen, bo wewnętrzne wykorzystaliśmy to, więc łatwo dalej zdajwować boty od wewnętrznej. Ale już nie jest tak łatwo, jeśli chodzi o obronę pozycji w moim mniemaniu. No i teraz rozpoczęliśmy drugie okrążenie. Perez prowadzi. Perez prawdopodobnie jest wolniejszy niż Bottas czy Verstappen, więc powinniśmy go dogonić. Powinien go Bottas przede wszystkim dogonić. Ja nie wiem. Na razie tutaj jestem w stanie trzymać się za Bottasem. Pytanie właśnie, czy jestem w stanie trzymać się na przestrzeni całego wyścigu, no bo gra wyszła niedawno, więc jeszcze poziom mojej jazdy no jest jeszcze odbiega od ideału, więc ciężko mi tutaj trzymać się tych botów. Jak widzicie, oni odjeżdżają w S-kach, w Maggot's Becket te boty, mam wrażenie, że oni na pełnym gazie całą sekcję Maggot's Becket z Chapel przejeżdżają. No oczywiście ja muszę tutaj już zwolnić do trzeciego wierzchołka i przyhamować do czwartego, więc boty są teraz piekielne szybkie właśnie w tej sekcji, a w 20 tam dużo nadrabiałem, więc trochę teraz pozmieniali z tym. No i wychodzimy na prostą startową. Bottas z najszybszym okrążeniem, no ja zrobiłem 26600, ale musiałem wyprzedzać Verstappena na początku. I teraz będziemy mieć aktywowany system DRS. W 2021 w grze ten system jest naprawdę bardzo mocny, raczej daje bardzo mocny efekt, dużo zyskujemy na prostej, o wiele więcej niż w 20, więc ten, kto ma system DRS, naprawdę tutaj zyska sporo, no i szczególnie na takich torach właśnie jak Silverstone, gdzie mamy dwie strefy DRS, Spa czy Monza, no to tam naprawdę, jeśli ktoś ma DRS, no to jest w wygranej pozycji, jest w stanie po prostu utrzymywać tempo rywala, który jest nawet pół sekundy szybszy od niego, dlatego dzięki temu ja się tutaj w sumie trzymam, bo jak widzicie, moja bateria już jest trochę zużyta, 30%, no musiałem się napocić, żeby trzymać tutaj tempo Bottasa, który no szaleje, jak widzicie, za Perezem jedzie 1/10 w bardzo szybkich zakrętach, więc Bottas definitywnie tutaj jest najszybszy. Przy Verstappen jest 0,7 za nami, więc on nie stwarza problemu, a Bottas wychodzi na prowadzenie, pokazując to, że Mercedes jest najszybszym bolidem w grze F1 2021. No i zobaczymy teraz, czy Bottas nada takie piekielne tempo i Perez będzie się trzymał za nim, że mi odjadą.
No, wszystko się okaże, na razie się trzymam. Tutaj jakoś 25300 zrobił Bottas, ja zrobiłem 25600, ale naprawdę dużo baterii zużyłem, więc na tę chwilę strzelam, że boty są około 0,3 szybsze na okrążeniu tutaj na Silverstone, jeśli mam się porównać właśnie do Bottasa. No i fizyka jazdy trochę się zmieniła, bolidy są bardziej podsterowne, szczególnie w momencie, kiedy dodajemy gazu, trzeba uważać, moment, w którym chcemy już cisnąć gaz, żeby mieć pewność, że na pewno wyrobimy na wyjściu. Tak samo jest na wejściu w zakręty, inaczej teraz z hamowaniem, nie możemy ustawić balansu hamulców na 50%, to jest już po prostu niekorzystne, w szczególności w bardzo wolnych zakrętach, na dohamowanie do bardzo wolnych zakrętów, no wtedy nam tył po prostu ucieknie, zrobimy spina, więc przeważnie używam brake balance na poziomie 56-59% przeniesionej masy naprzód. No i jak widzicie w tych S-kach znowu te boty mi odskakują, mimo że dogoniłem Pereza. No i tak jak już wspominałem, no fizyka się różni, bolidy są bardzo podsterowne. Teraz ten zakręt właśnie chyba stoł bodajże, już o wiele wolniej się go pokonuje niż w budziesce. Nie można tyle prędkości w niego wnieść, bo czuć mega podsterowność, więc trzeba się do tego przyzwyczaić. Jak też możecie zauważyć, nie można zmieniać mieszanki paliwowej. Utknęliśmy na standardowej mieszance. Jest to podyktowane tym, że w prawdziwej F1 też nie mogą zmieniać mieszanki paliwowej w wyścigu. Nie tyczy się to treningu, też nie tyczy się to kwalifikacji, ale w kwalifikacjach wyżej niż standardowa mieszanka, no tutaj nie będziemy mogli użyć. Standardowa to jest maksymalna. Można dać na lin, na ubogą w momencie, kiedy wyjedzie safety car. Kiedy wyjedzie safety car, wtedy ta opcja jest dostępna, zmniejszenia właśnie tej mieszanki paliwowej i wtedy będziemy mogli oszczędzić paliwo. Co w sytuacji, kiedy mamy na minusie paliwo i nie będziemy mogli używać ubogiej mieszanki, bo na przykład właśnie nie ma safety car, jest normalny wyścig, no wtedy musimy robić tak zwany lift and coast, czyli na dojeździe do zakrętu trzeba będzie po prostu zejść z gazu i toczyć się, pozwolić aerodynamice spowolnić nasz bolid, no i dzięki temu oszczędzamy paliwo. Jesteśmy na ostatnim okrążeniu, jak widzicie, boty strasznie przyspieszyły. Ostrzeżenie tutaj złapałem, na szczęście nie zrobiłem spina, ale Verstappen jest bardzo blisko. No boty już w sumie od kilku edycji gier, zawsze na tym ostatnim okrążeniu jakieś fastest lapy. Tutaj Verstappen, jak widzicie, po zewnętrznej mnie objechał. Naprawdę widzicie, te boty teraz robią różne cuda. No ale na szczęście tutaj opóźniłem hamowanie po zewnętrznej i od wewnętrznej miałem kolejny zakręt, więc obroniłem pozycję, ale no nie jest łatwo na razie wygrać tutaj dla mnie ten wyścig na 110 AI, no boty są troszeczkę za szybkie. Może to jest kwestia Silverstone, no Silverstone w 20, no boty były najszybsze według mnie ze wszystkich torów. Więc no, na razie 0,3 mniej więcej straty do botów na początku gry i myślę, że tak po kilku miesiącach, jak już będziemy mieć sety ogarnięte, to wtedy będę w stanie wygrywać z nimi czystym tempem. Co do setów, też dużo się zmieniło, nie można używać setów z 20, one niektóre mogą zadziałać na niektórych torach, ale nie są szybkie. Tutaj jest już trochę inna filozofia, inaczej ze skrzydłami, inaczej z zawieszeniem tutaj się teraz ustawia, więc naprawdę trzeba się trochę nagłowić, jakie tutaj powinniśmy ustawienia brać. Polecam wszystkim wziąć sobie presety. Presety bardzo dobrze działają w tej nowej grze, o wiele lepiej niż w poprzednich częściach, więc to jest dobry, przyjemny setup do jazdy. Jeśli spodobał Ci się materiał, daj łapeczkę w górę. No i co? Widzimy się w następnych materiałach. Trzymajcie się. Hej!